To historyczny mecz. Dlaczego? Pierwszy raz w historii Kuba Błaszczykowski zagra w Białymstoku, a Jagiellonia zrobi wszystko, by jego dośrodkowania nie dochodziły do Pawła Broszka. Czy to mecz Old Boyów? Oczywiście, że nie. To spotkanie szóstej kolejki Ekstraklasy, prosto ze Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Wita Was Robert Bońkowski i zapraszam na mecz Jagiellonii Białystok z Wisłą Rakowa. Teraz bardzo, bardzo ciekawa chwila. Żegnamy Mariana Kelemena. 98 meczów, 3 lata gry. Marian Kelemen żegnany w Białymstoku, na murawie, szpalerem przez swoich kolegów. Wielki bramkarz, bramkarz, który przejdzie do historii. I w tym oto momencie rozpoczynamy pierwszą połowę meczu Jagiellonia Białystok, Wisła Kraków. Przy futbolówce Buchalik, Klemens. Nie psuj. Pospisz, Lid, odzyska piłkę, Jesus Imas! Imas! Jesus Imas! 1-0! Jagiellonia prowadzi z Wisłą Kraków! Pospisil, to był chyba Pospisil, zabrał piłkę Wiśle Kraków, jednemu z piłkarzy Wisły Kraków. Od razu piłka trafiła do niepilnowanego na 11 metrze Jesusa Imaza, a ten w bezpardonowy sposób prawą nogą w lewą stronę bramki Buchalika po ziemi strzela bramkę i wyprowadza Jagiellonię Białystok na prowadzenie. Brawo! Jesus Imas, Błaszczykowski. Błaszczykowski z Pospisilem. Pospisil, Wójcicki. Jest jeszcze przy piłce Janicki, atakuje Pospisil, Pospisil i Poletanowicz, Poletanowicz na wielkiej prędkości, Poletanowicz biegnie w stronę Buchalika, ta piłka trafia teraz na lewą stronę, przejmują Jagiellończycy, już Martin Kościal z lewej strony boiska, pole karne, Kościal, Kościal, Jesus Imas, Jesus Imas, Jesus Imas, 2-0. Martin Kościal zauważył Jesusa Imaza, dograł mu, mijając tą piłką, mijając tym podaniem stoperów Wisły Kraków i Jesus Imas w zasadzie w 100% sytuacji z 5 metra strzela gola. Teraz Sawicewicz zauważył bardzo dobrze Błaszczykowskiego, tu już jest nie psuj z prawej strony, nie psuj. Wojtkowski, Sawicewicz, Brożek! Paweł Brożek strzela bramkę na 2-1. Złe zagranie, pierwszy kontakt piłki z Juanem Kamarą, a właściwie kontakt Juana Kamary z piłką, biegnie lewą stroną Kamara, 3-4, podanie do Poletanowicza, Marko Poletanowicz do Bidy, aj, uprzedzony przez chyba Jean Silve. I Jagiellonia teraz musi próbować atakiem pozycyjnym. Już Pospisil, rozkręca się, Pospisil, ładnie na jeden kontakt, Martin Pospisil. Ależ to będzie gol! Nie! Tak! Jesus Imas! Hat-trick Jesusa Imasa, proszę Państwa! Ależ to wyglądało, jakby to Barcelona była. Juan Camara zagrał w Barcelonie. Juan Camara zadebiutował w Barcelonie. Teraz to była cząstka tamtej drużyny. Kamara do Romańczuka. Tam był też Pospisil na jeden kontakt z Jesusem Imazem. Jesus Imas oddał piłkę Pospisilowi. Ten próbował podać tę futbolówkę, nie wiem gdzie, na 5 metr. Ta jakimś cudem trafiła w bramkarza Buchalika, a potem na pustą bramkę dobił już Jesus Imas i ma 6. gola Jesus Imas. Aut jednak dla Wisły Kraków, nie psuj. Do Brożka, Brożek. Jest Drzazga z dystansu, Drzazga piłka. Jest jeszcze polu karnym Buksa, 11 metr. Buksa, gol! Aleksander Buksa w 90 minucie, 3-2. Ależ przymierzył, dostał piłkę i huknął w lewe okienko bramki Damiana Węglarza, 3-2. I koniec meczu! Koniec meczu, Wisła Kraków przegrywa w Białymstoku z Jagiellonią Białystok. Robert Bońkowski, kłaniam się z Białegostoku.